Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Ola Okrzesik. Dzień dobry, cześć. Kolejna osoba, która chciała dzisiaj, żeby Amadeusz Ferrari pojawił się w Złotych Tarasach na konferencji Live Game, no i niestety chyba się nie doczekasz. No dowiedziałam się, że chyba się troszeczkę obsrał i nie przyjedzie. Okej, dlaczego czekałaś na niego? Dlaczego czekałam na niego? Bo chciałam tego pieprzonego mojego karakana troszkę wyjaśnić. Bo dowiedziałam się, zresztą widziałam też wywiadek po mojej walce, zresztą poza tym jak wygrałam walkę z Queenie na Prime ostatnią, na dzień dobry wpieprzył się na scenę, no tak to jest jak się ma parcie na szkło. Wziął mikrofon, zaczął mówić, że oni mieli dostać amatorka, dostali doświadczoną zawodniczkę, potem w wywiadach w ogóle pieprzył, że ja trenowałam rok. A ile trenowałaś? Kurwa, ja miałam 6 treningów, ja miałam 9 dni, ja się 10 albo 11 lutego dowiedziałam o walce, walczyłam 19. Ja, za przeproszeniem, ja nie mam czasu, żeby się wystrać, co dopiero trenować, teraz po prostu ja nie wiedziałam o walce. Mhm. Ja się dowiedziałam, wiesz, nagle. No i chodził pieprzył na prawo i lewo, że ona trenowała, ale... Skoro on uważa, że trenowałam rok, a miałam 9 dni na treningi, no to widocznie jest bardzo chujowym trenerem, skoro przegrałam z dziewczyną, którą gdzieś tam poniekąd trenował. A to twoja niechęć do niego, czy ta twoja złość jest wywołana tylko tym wywiadem w oktagonie, czy jeszcze coś, jakieś potem były aspekty, które cię zdenerwowały? Nie, no na przykład samo to, że pieprzył też w wywiadach to, że co ze mnie za modelka, że pokazywanie dupy na OnlyFansie to nie jest modeling. Mhm. Tylko, że wszystko spoko, ale na przykład Queenie też ma OnlyFansa i to nie jest nic złego, zresztą tak jak rozmawialiśmy, no nie? OnlyFans to nie jest nic złego, na OnlyFansa nie daje się tylko porno, jak myślą niektórzy, tam możesz wrzucać swoje przepisy kulinarne, możesz sobie wrzucać, nie wiem, zdjęcia kotka, jakby jest okej, okay. To jak ludzie odbierają OnlyFansa, to świadczy tylko i wyłącznie o nich. No, a Ferrari tutaj się troszkę też spiął, próbując mnie ewidentnie obrazić, jakby tak, mogę nazwać się fotomodelką, nie modelką, bo jakby jestem troszkę za niska, ale fotomodelką jak najbardziej, bo gdzieś tam, wiesz, były jakieś fajne publikacje i tak dalej, pozuję, kurwa, 12 lat, więc jakby tak, pokazywanie dupy na OnlyFans, jak robisz to dobrze, to też może być modeling. Mieliście być na jednym panelu, niestety tego najprawdopodobniej nie zobaczymy. Co by się tam wydarzyło? No pewnie bym go próbowała jakoś skwitować. Być może nie, bo szkoda mi pozorów, ale myślę, że próbowałabym go wyjaśnić. Okay, ja poza tym on też był chyba z bombą, nie? Sparowany, więc to myślę, właśnie, że... Wywiad już na naszym kanale jest. O! Jest niedosyt no. Też u Pawła, na pewno. No nie dziwię się, to pewnie krzesła by latały. Okay, ja... nie żal ci, że go nie ma, naprawdę? No żal mi, strasznie mi żal. Żal mi, strasznie mi żal, bardzo. No. Uważasz, że się przestraszył Pawła i nie wiem, ciebie, wiedział, że tu będziesz? Nie mam pojęcia, czy wiedział, ale gdzieś tam kilka osób wiedziało wcześniej, z kim mniej więcej będziemy parowani, z kim gdzieś tam mamy jakieś konflikty i tak dalej, więc myślę, że mógł wiedzieć, ale nie musiał. Poza tym jakby jest dość kontrowersyjną postacią, więc ja myślę, że w momencie, w którym jest wystawiony na duże grono influencerów, którzy jakby, no nie tylko ja mam na niego z górki, pod górkę, jak to się mówi? Nie tylko ja jestem na niego cięta, dokładnie, dokładnie, więc może też obserw zbroję, że nie tylko dwie osoby są tutaj na niego... Cięte. Dokładnie. Okej, powiedziałaś mi przed wywiadem, znaczy tak wywnioskowałem, że on jest takim typem człowieka, który dużo szczeka przed kamerami i tak dalej, ale jak już przychodzi do konfrontacji, to boi się. No takie odnoszę wrażenie. Okay. Też nie poznałam go, wiesz, nie gadaliśmy jakoś długo, jedynie co to po walce chwilę, bo mu powiedziałam, że jakby tak czy siak, bo ja do niego podeszłam po walce moją z Queenie i powiedziałam, że jakby stary, tak czy siak, jakby zrobiliście dobrą robotę, jakby gratuluję, no nie? Mimo wszystko, tak, gratuluję. On mnie przeprosił, że darł na mnie mordę, bo on, jak ja sobie weszłam na ring, on był w narożniku od Queenie, no ja byłam po drugiej stronie, on siedział po drugiej stronie i do mnie i w ogóle próbował, jakby, nie wiem, mam wrażenie, żeby mnie przestraszyć, no nie? Tak. I już nawet, ja tak się na niego spojrzałam jak na debila i mówię, dobra, wyjebane, no nie? I tam sobie tuptałam do mojej piosenki, która leciała i mój trener też na niego spojrzał, tak na zasadzie, pojebało cię, stary. No, więc... Czyli tutaj byłaby taka pierwsza okazja, żeby ponownie się... Żeby mógł twarz powiedzieć, że jest złomasem. Jak byś mu powiedziała? To no myślę, powiedzieć. Że no, Ferrari jesteś złomasem. Okay. Miejmy nadzieję, że, bo Paweł Bomba wystosował apel do Amadeusza, żeby tu przyjechał jednak. To może też go zaprosisz. Ferrari, zapraszamy, czekamy. Zapraszamy, Amadeusz, może przyjedziesz, udzielisz nam również wywiadu, porozmawiasz z Pawłem i z Olą. Chętnie. Dzięki. Do zobaczenia.